Cześć. Przy nagrywaniu miało być słońce. No jest trochę pochmurno, ale nie jest tak tragicznie zimno. To będzie pierwszy odcinek, w którym będę czytać książkę. Postanowiłam czytać, bo lubię czytać. I chciałam to zrobić też nie tylko dla siebie. Lubię czytać na głos, lubię czytać swoim dzieciakom i pomyślałam, że to będzie taki trochę zabieg, że jak będę czytać dla kogoś, to będę mieć więcej czasu na to. I mam nadzieję, że tak będzie. Chciałam zacząć od książki, która jakiś czas temu poruszyła mnie bardzo. Nie czytałam wcześniej, nie przepadałam za książkami historycznymi. Jest to książka historyczna. Sonka, ostatnia żona Jagieły, Doroty Pająk-Budy, którą miałam okazję czytać jeszcze przed jej wydaniem. I właśnie od niej chciałam zacząć to moje czytanie dla Was. Wirowałam. Pot z czoła spływał mi do ust. Oblizałam wargi, by nikt nie widział mojego wysiłku. Ma być lekko. Pamiętałam nauki starej Ludmiły. Wiruj, jak bąk. Tak długo, jak im się spodoba. Widziałam rozmazane twarze i mój czarny warkocz, goniący uniesione ręce. Jeszcze raz i już. Zatrzymałam się. Lekcje nie poszły na marne. Nie kręciło mi się w głowie. Wielki Kniaź Witold znowu był chmurny. Odkąd wrócił do Wilna, patrzył na mnie coraz bardziej rozeźlony. A przecie obiecałam, że jak zostanę żoną Jogajły, będę do niego posyłać ze wszystkim, co się dzieje na Wawelu. Nie Jogajły, żoną Władysława Jagiełły, króla, stryja mej matki i Witoldowego kuzyna. On katolik i ja od wczoraj katoliczka. Wyjadę do Krakowa, będę królową Polski. Zachichotałam i zamilkłam natychmiast, napotkawszy wzrok matki. Znowu pewnie dostanę lanie. Odrzuciłam warkocz na plecy i dotknęłam niezagojonej jeszcze rany na głowie. Uderzyła wczoraj moją dyńką o ścianę, bo wychylałam się za bardzo przez okno. Och, jak głupia, jak zwykle zasłużyłam. Odetchnęłam głośno i ruszyłam ze środka sali, wciągając chciwie powietrze tylko przez nos. A potem uśmiech. Nikt nie mógł widzieć wysiłku. Sługa skłonił się, nie patrząc mi w oczy. Wielki Kniaź każe przyjść do siebie. Znowu? Zdziwiłam się. Wczoraj mnie wezwał, kazał tańczyć, a potem wściekły wywalił mnie za drzwi. Pobiegłam z całych sił długim korytarzem, bo prawie 17 rok mi szedł i żywot mnie rozpierał. Uśmiechnięta wpadłam do komnaty Kniazia. Wzywaliście, panie? Podejdź, wychrypiał. Gniewniście? Zapytałam strwożona i upadłam do jego stóp. Nie chciałam znowu lania. Stań, warknął. Uniósł mnie drżącymi rękami i zbliżył swoją twarz do mojej. Tylko się nie śmiejesz, tylko się śmiejesz i śmiejesz. Odwrócił mnie i pchnął na ścianę. Z rozbitego nosa poleciała mi krew. Całym ciałem przycisnął mnie do opony. Nie mogłam oddychać. Zapał głośno i zaczął zadzierać mi suknię. Nie, wrzasnęłam, ale zatkał mi usta dłonią. Dusiłam się, krew z nosa i ust zalewała mi gardło. Przerażona gryzłam żelazne palce Kniazia. Ochłaniała mnie czerń. Nie warto. Obcy młody głos oderwał ode mnie Witolda. Osunęłam się na podłogę i głośno łapałam cudowne powietrze. Wy kto? Wnocha, zanim każe obić was psiarcą, ryczał Witold, opuszczając koszulę. Jan Chińcza z Rogowa. Pan mój dziewkę chce nietkniętą. Inaczej gniewać się będzie. Nikt nie lubi, jak król się gniewa. Przybyły spojrzał wymownie na Witolda i nie zważając na osłupiałego Kniazia, zbliżył się do mnie. Podał mi dłoń zanoszącą się od płaczu, usadził na krześle i przysiadłszy naprzeciw, jak zwykła służka, zaczął ocierać mi twarz błękitną chustką. Dobrze już? Zapytał cicho, kiedy krew przestała lecieć. Tak, wyszeptałam, ale od szlochu jeszcze drżałam. Jaki piękny i młody pan, pomyślałam, kiedy spojrzał na mnie łagodnymi, zielonymi jak u kota oczami.
Widzę, że lubicie babską robotę. Z drwiną rzucił Witold do rycerza i oddalił się z komnaty. Zrobił wam co? Zapytał mężczyzna jeszcze ciszej. Nie, zarumieniłam się. Oprócz tego, wskazałam na twarz i przez spuchnięty, obsmarkany nos uśmiechnęłam się do pięknego pana. Nieodwzajemnie uśmiechu. Uniósł się z krzesła i wyszedł z komnaty, w drzwiach przepuszczając moją matkę. Skuliłam się na jej widok. Co to? Co to było? Sonka! Uraziłaś kniazia? Wściekła pochyliła się nade mną. Nie, ja tylko... Rozszlochałam się znowu. Zachęcałaś go, uderzyła mnie mocno w twarz. I jak przypłotnica. Nie wiedziałam, czy skóra piecze mnie bardziej od uderzenia, czy od słonych łez. Z nosa znowu puściła się krew. Wasylisa zmywała mi szorstką ręką resztki juchy z twarzy. Nie, becz kniaź brał nie raz i nie dwa, buknęła. Ciebie? Wykrzyknęłam ze zgrozą. Cicho, kiedy tylko chciał, nie mówiła, szeptała moja zamężna od roku i brzemienna siostra. Bo jakby mnie matka sprała, to bym może i do żywych nie wróciła. To szczęście, że dziecięcia nie było, powiedziałam jeszcze ciszej. Wasylisa milczała. Nie było? Dopytywałam. Nie patrząc na mnie, wytarła ręce, złożyła ręcznik i oddała go służce. Przebierz się i prześpi. Jutro czas nam do Nowogródka. Staremu Jogaile śpieszno do ślubu. Będziesz ze mną? Chciałam wiedzieć, wystraszona samotną jazdą w nieznane. Jak długo się da? I Marię weźmiemy, zapytałam o najmłodszą z nas. Moja piękna, starsza siostra uśmiechnęła się do mnie i dotknęła swojego wielkiego brzucha. Weźmiemy, niech świat poznaje. Cicho zamknęła drzwi za sobą. Zostałam sama. Wiedziałam, że za mąż wydali ją przeze mnie. Jogajła chciał mnie, a byłam młodsza. Młodsza nie może wyjść za mąż przed starszą, więc ożenili ją wcześniej, jak podarek. Stałam i odszukałam w jednym z moich pusterek przeźroczystą galaretkę. Zawsze chłodna, przynosiła ulgę twarzy. Używałam jej często. Po każdym laniu mówiłam sobie, że nie będę płakać. A jednak odchyliłam głowę i zamknęłam oczy. Wieczorem nie będzie śladu po opuchliźnie. Rano z zadowoleniem patrzyłam w niewielkie zwierciadełko na moją śniadą twarz bez śladów wczorajszego dnia. Westchnęłam znużona. Koszula znowu na piersiach opięta. Nie przestaną rosnąć. Wasylisa oparła podbródek na moim ramieniu i z niedowierzaniem objęła mnie w talii. Ty to taka cienka, że prawie palce można złączyć. Rozsunęła dłonie i z dumą przesunęła po moich krągłych biodrach. Tyś z nas najpiękniejsza. Wykorzystaj to. Spuściłam głowę. Nie chcę. Ucałowała mnie w kark i pomogła przywdziać nową suknię. Materia błękitna i ciężka jak woda opływała moje kształty. Polskie dziewczęta ułożyły mi grube, czarne warkocze na kształt przyszłej korony i założyły na biodra ciężki, złoty pas z czerwonymi klejnotami. Wasylisa poprawiła ciasne, długie rękawy, a luźną delię z tej samej materii co suknia spięła mi krągłą, złotą zaponą na piersiach. Błyszczące, czerwone zausznice omal nie urwały mi uszu. Może być, powiedziała matka z głębi komnaty. Odwróciłam się od zwierciadła, bo dopiero teraz ją zauważyłam. Wóz ze zwykłą skórzaną oponą nie chronił przed zimnem. Na szczęście gęsty bór nie puszczał mrozu i w kożuchu nawet było ciepło. Do Nowogródka zostały 3 dni drogi. Pamiętałam Jogajłę z zeszłego roku i wiedziałam, że mniejszy jest i ciemniejszy od Witolda i nie patrzy na mnie tak jak kniaź. Dziwne. Bo teraz pono mu śpieszno. Matka zaczęła szarpać mój futrzany kołnierz. Przecież mówię do ciebie. Przyłożyła gorące usta do mojego ucha. Pytam, czy byłaś już kiedy tknięta? No, nie rób głupich min, tylko odpowiadaj szybko. Jak tak, to pęcherz rybi z krwią kurzęcia trzeba sprawić. Patrzyłam na nią, nic nie rozumiejąc. No, myśl, jak się wydarzyś niepewna, to mnie wyrzucą z dworu twego wuja i twoją ostatnią siostrę, żeby twój ojciec nie był umarł.
Biedne my, biedne. Jak na zawołanie zaczęłaś jochać. Po co krew i pęcherz? Matka wzniosła ręce i oczy, jakby Boga wzywać chciała. Przesunęła się na ławce i chwyciła mnie za policzki. Ruszanaś czy nie ruszanaś? Nie, szarpnęłam się. Opadła na oparcie i westchnęła. Chyba zadowolona. Ślub w Nowogródku nie podobał mi się. Był jak zwyczajna uczta na drudzkim dworze wuja Semena. Ani dostojników, ani cennych opon, ani jadła niezwykłego. A mąż mój, o głowę mniejszy ode mnie, nic nie pił i jadł niewiele. Nie dziw, że taki mały. Mówi, że ma 70 lat. Dla mnie wyglądał, jakby miał 100. A piękny pan wcale na mnie nie patrzył. Nudziłam się i plecy mnie bolały od siedzenia prosto. Po uczcie poprowadzili mnie i króla do komnaty z wielkim łożem, które było tak szerokie, że sięgało prawie od ściany do ściany. Głupia nie byłam. Wiedziałam, że ono to najważniejsze. Miałam Jagiellonowi dać następcę. Rozebrali nas ze wszystkiego. Nałożyli nam koszulę i ułożyli nas obok siebie. On łysy, ale strasznie kudłaty na piersiach, plecach i nogach, jakby włosy z głowy zeszły mu na resztę ciała. Nie wiedziałam, czy płakać, czy się śmiać. Zostawili nas samych. Leżałam wyciągnięta obok króla. Widziałam tylko palce swoich nagich stóp i wypolerowane paznokcie lśniące w ogniu wielkiej świecy. Matka powiedziała, że mam się poddawać we wszystkim i się nie wydzierać. Czułam, że Jogajła nie dotyka, mnie dotyka. Był gorący i jakiś śliski. Zrobiło mi się niedobrze. Zacisnęłam powieki. Uciekłam. Uciekłam w myślach w las. Dalej, byle dalej stamtąd. Nie było mnie w tamtym łożu. Nie było mnie wtedy ani nigdy. Wreszcie się do mnie odezwał. Pierwszy raz od chwili zaślubin. Przesuń się, powiedział niskim głosem, niepasującym do jego drobnej postury. Usiadłam i podkurczyłam nogi. Ze strachem patrzyłam, jak pochyla się nad małą czerwoną plamką i zaczyna ją obwąchiwać. Wąchał moją krew, napięty jak jakiś bik szykujący się do skoku. Zachowywał się jak szaleniec. Spojrzał wreszcie na mnie spod czarnych brwi i bez słowa zszedł z łoża. Nakryłam się kołdrą po szyję. Strasznie piekło mnie tam, na dole. Król chodził po komnacie bez odzienia. Chudy był i krzepki, ale taki stary. Ten mały zwycięzca wielkiej bitwy nie dość, że całą głowę miał bez włosów. To na karku zostały mu już tylko siwe. Śmieszny był. Podróż do Krakowa była długa i mokra, bo śniegi schodziły, choć luty dopiero nastał. Na początku co rusz przeprawialiśmy się tratwami. Wody wszędzie zdało się tyle, że nieraz ciągnące nas konie płynąć musiały. Diak, który otuchę miał w moje serce wlewać, sam szlochał po kątach i trząsł się na zielonych bajorach ze strachu. Bory huczące od wizgów, kląskań i głosów wszelakiego zwierza, z paprociami nad ludzką głowę, czarne były tak, że mimo dnia pochodnie w drodze palić nakazywano. Nie bałam się, ale żadnej z moich panien wziąć mi ze sobą nie dozwolono. To i na łzy mi się często zbierało. Do tego w wielkich namiotach zimno bywało, a równiny tak puste i płaskie, że zdawało się, iż wozy w jednym miejscu dwie niedziele stoją. W coraz liczniejszych miastach strasznie cuchnęło żywymi i martwymi, ludźmi i zwierzętami. Śmiercią, potem skórą i zgnilizną. Okropnie. Nigdy nie czułam takich zapachów. Pewnie dlatego, że nigdy nie podróżowałam. Prawie 40 dzień jazdy nastał i wiosna zakwitła, kiedyśmy wreszcie na trakt szerszy i równiejszy zjechali. Ostrożnie włożyłam palec między kobierce, by zrobić dziurkę jeno na źrenicy. Tak bardzo chciałam zobaczyć, co się wokół dzieje. Tym bardziej, że gwar ludzki coraz głośniejszy zewsząd mnie otaczał. Starsza matrona w brzydkim czepsu bez ozdób delikatnie chwyciła mnie za rękę i z zachęcającym uśmiechem nakazała mi z powrotem zająć miejsce. Potem, miłościwa pani, odezwała się łagodnie w moim języku. Potulnie opadłam na siedzenie, ale westchnęłam głośno. Pewnie teraz jakie wielkie miasto przed nami, powiedziałam cicho. Skąd wiecie?
Cuchnie okropnie. Zaśmiała się. Toż to Kraków. Zanim wjechaliśmy do miasta, musiałam noc spędzić w niedalekim zamku, choć solidne mury sławetnego ogrodu widziałam już z daleka. Pewna byłam, żeśmy je na oku objechali, by Jogajła pochwalić się mógł Litwinom swoim Krakowem i osadzonym na wzgórzu gniazdem królów, Wawelem. Tyle na dziś. Ciąg dalszy nastąpi. Miłego dnia. Cześć.